Zobaczcie, jaka ciasna uliczka. Myślałem, że będziemy lecieli na Mont Blanc, a lecimy... Do tych tuneli tutaj zdecydowanie jest dużo, naprawdę. No i jak możecie zobaczyć, jestem właśnie teraz w jakiejś kolejce do bramek. Widzę te bramki z daleka parkingu, także coś tam będzie widać, jak jest pozajmowany. Siemaneczko załoga, witam was w kolejnym vlogu. Zobaczcie sobie, właśnie tak wygląda parking z rana. W ogóle to deszcz pada, nie wiem czy to widać, ale ja czuję. Coś tam doleciało na jakiś parking. Jakaś ciężaróweczka. Zrobiłem sobie właśnie obchód Mieczysława. I co, i zaraz startuję, o 8 otwiera się firma, także powoli trzeba zaczynać pracę. Postoju wyszło nam 41 godzin i 9 minut. No i wyjeżdżamy, proszę państwa. Wyjeżdżamy na... rozładuneczek, który jest o 8. Nawigacja pokazuje 7:47, że będziemy. Myślę, że to jest dobra pora, żeby tam po prostu być. Być trochę wcześniej niż na ostatnią chwilę. Jak widzę, to po parkingu jeszcze się ludzie nie ruszają. Nie wiem, czy brak roboty, czy mają też gdzieś tam na jakąś godzinę późniejszą ten rozładunek, także pewnie stoją. Dlatego powiem wam, że mam trzeci dzień detoksu od kawy. I no jeszcze chwilę temu było w miarę ok, ale teraz mówię, się napił, taką chęć mam. Ale jeszcze dzisiaj się powstrzymam. Myślę, że 3 dni detoksu to i tak dużo. Już mi zaczyna głowa boleć. A dłużej chyba nie wytrzymam. Nie ma szans nawet chyba, tak mi się wydaje. Marny dzień się zaczął, w sensie pogodowo. Nic nie widać. Niestety. Jestem, słuchajcie, na miejscu i tam, gdzie widzicie takie 909, to jest pierwsza dziewiątka, oznacza numer kierowcy, a 09 oznacza numer rampy. No i ja mam numer 1, czekam, aż mi się pokaże numer rampy, no i że ja mam wjechać i wtedy wjeżdżam. Już oddałem dokumenty, pan tutaj sobie z ochrony wziął. No i czekamy na podstawienie pod rampę tak naprawdę. Dostałem numer 11, ale pod 11, zobaczcie. Ktoś zaparkował ciężarówkę, no i czekam, aż odstawią mnie. No i jak widzicie w lusterku, jestem pod rampą, także trwa rozładunek i zaraz będziemy lecieć, ale tak pomiędzy budynkami możecie ujrzeć fajne wzgórza i domy na tym wzgórzu. A niestety jest mega duża mgła dalej i więcej nic nie widać. Rozładowane. Jedziemy gdzie? Już wam mówię. Skręć w prawo, następnie na końcu drogi skręć w prawo. Jadę, słuchajcie, w stronę jakiegoś parkingu, bo już wam mówię, co jest 5. Skiepściła nam się robota, którą tam spedytor ogarnął. Odwołali ten ładunek. I co? I słuchajcie, jadę na jakiś parking. No bo co, nie będę stał pod firmą. Zero toalety, zero nic. A nie wiadomo, ile to się zejdzie. Ile może się zejść. Także jadę, słuchajcie, na jakiś parking. Stanę sobie na jakimś parkingu i będę czekał na na jakiś załadunek. Może coś ciekawego wymyślą. Zobaczymy. O, tak się nazywała miejscowość, w której się rozładowałem. Trzeba wolniej jechać, bo jednak jesteśmy w mieście. I tak dziwne, że taki ruch, mały ruch. No, tutaj jest fajnie. Nie powiem. No, ponagrywam wam coś tutaj przez ten przejazd. Możecie sobie popatrzeć, jak tutaj Włosi mieszkają sobie. Wydaje mi się, że też jest taka miejscowość turystyczna, bo no mówię, tutaj bardzo blisko są te góry. Tam jest nawet jakiś szczyt, na który się ludzie wspinają. Są jakieś szlaki górskie.
typowy bar włoski, od rana. Od rana stoją ludzie pod barem. Pizza tak samo widzę oblegana. Bardzo często właśnie we Włoszech, czy nawet Włochy i Hiszpania to są tak dla mnie podobne kraje i tak jakby mentalność tych ludzi jest, znaczy może, no nie wiem, oni są bardzo zawsze zadowoleni, tacy uśmiechnięci i w ogóle. W Hiszpanii to już w ogóle jest normalka, że ludzie stoją na ulicach, popijają rano kawkę, relaksują się i w ogóle. Zobaczcie, jaka ciasna uliczka. Czasami można się tak we Włoszech nieraz wpierniczyć w jakieś ciasne miejsce, że masakra. Tutaj to akurat jest spoko, ale jak się tak człowiek rozejrzy na boki w te uliczki, to nieciekawie to wygląda. Kurde, wyprzedziłbym go, ale może za tą porszawką. Na pusto to Mietek jeszcze ma przyspieszenie, ale jakbym jechał z tym ładunkiem, co miałem wcześniej, to bym tego na pewno nie zrobił w ten sposób. Ja tutaj to widzę, że nawet są jakieś kwatery do wynajęcia. Musi to być jakieś miasto turystyczne, nie? Miejscowość turystyczna. Ze względu na te góry, które są za mgłą. Nawet się trochę zrymowało. W ogóle to jedziemy na jakiś parking, no i teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce gdzieś. Tu widzę, jest jakaś stacja, ale nie poparkujemy raczej. Na razie mam ustawiony cel, parking, na którym staliśmy, tylko że po drugiej stronie. Włoska miejscowość, włoskie domki, kolorowo wszędzie, co? Jak przykładowo gdzieś tam w Anglii czy w Szkocji te domy i w ogóle to wszystko, wiecie, cegła. Nikt tak za bardzo elewacji nie robi. A Włosi, Hiszpanie, proszę bardzo. U nas też wiele osób robi kolorowe domy, w sensie jakiś tam kolor sobie stosuje i też jest kolorowo w niektórych miejscowościach, ale ostatnio widzę taki trend na jakby białe domy, nie? Wszyscy walą na biało. W sumie czemu nie? Taki bardzo uniwersalny kolor według mnie, jeżeli chodzi o kolor domu. Kiedyś na busie, jak się ładowałem, to właśnie we Włoszech, w takim starym domu, ale to była przeprowadzka i pomagałem też jakby wynosić z tego domu różne rzeczy. To uwierzcie mi, taki był klimat w środku, ja cię kręcę, ktoś miał taki pomysł, tam tak mi się kuchnia podobała, bo ona była zrobiona z cegły i każda szafka była dookoła obudowana cegłą, tak jakby wiecie, między szafkami i te szafki jakby były wbudowane w te ceglane ramy, nie? No pięknie to wyglądało, pięknie, naprawdę pięknie, taki ceglany blat, no coś wspaniałego. Tutaj już jakaś taka willa, można by powiedzieć. I sady, coś, czego jest naprawdę mnóstwo we Włoszech. I zobaczcie, tam w oddali właśnie jest ta góra, która bardzo fajnie wygląda. Ogólnie za tymi chmurami tam daleko są góry też. One fajnie się prezentowały z tego parkingu, tylko właśnie byłem też za daleko. Ale rozładunek w takich okolicach to jest coś naprawdę
bardzo, bardzo fajnego. Z daleka to naprawdę też się ładnie prezentuje. Przyjechałem po drodze na taki parking. Zobaczcie sobie, tak stoję. Syf niesamowity na tym parkingu jest, ale jest stacja, jest sklep, także spoko. Może jakieś śniadanko się uda tam coś ogarnąć. No i co, blisko autostrady będę mógł mieć możliwość wyjechania i w lewo, i w prawo, bo tak jakbym wjechał na autostradę, to bym mógł tylko jechać w stronę Turynu, a żeby na przykład jak coś mi znajdą w tamtą stronę, to będę musiał zawracać. Także sobie zaparkowałem tak. No i chyba jest spoko, nie? Na razie jestem sam, wcześniej tutaj stała jeszcze ciężarówka, ale jak zaparkowałem, to wyjechała. Zobaczcie, nawet ktoś soczek zgubił. Tych soczków to tutaj trochę jest. A teraz patrzcie to. Dobrze widzicie, że jesteśmy na pauzie już ponad 8 godzin. Słuchajcie, nie nagrałem nic, bo troszeczkę się przespałem. Teraz przed chwilą zjadłem. Jaka jest akcja? Akcja jest taka, że mamy dopiero załadunek o godzinie 20:30. Dlatego robimy dziewiątkę i po dziewiątce startujemy na załadunek. Mamy trochę roboty. Nie jestem zadowolony z tego, że jest to robota nocna, no bo sami wiecie, że nocna robota to jest nie robota. Druga opcja, dlaczego nie lubię nocnej zmiany akurat w tym momencie, jest to, że będziemy prawdopodobnie jechać przez Mont Blanc, gdzie byłyby naprawdę petarda widoki i niestety nic wam nie pokażę z tej trasy przejazdu, tą trasą, tym tunelem. Szkoda. Szkoda, bo naprawdę widoki byłyby mega fajne. Załadujemy o godzinie 20:30 towar w Amazonie i będziemy lecieć w stronę Francji, bo we Francji jest rozładunek w okolicy Paryża, także będzie co robić. Co do mojego zmęczenia, jestem trochę zmęczony, bo to wiecie, takie spanie w dzień po spaniu to nie za dobrze wygląda. Dlatego pewnie trochę będę się męczył. Pojadę ile mi się da i zrobię co się da. A co się da, no to zobaczymy. Postaram się wam pokazać. Tam macie parking, na którym staliśmy. Słuchajcie, dojechało trochę ciężarówek, a ja już jestem na autostradzie w stronę Turynu. No i słuchajcie, ile? 53 km do załadunku. Jadę jak najszybciej. Na 20:30 mam awizację. No i co? I trzeba to będzie załadować. Pierwszy raz będę pracował z aplikacją wewnętrzną jakiejkolwiek firmy. Jest to też jakieś nowe doświadczenie. No, dzisiaj nas czeka przejazd. Znaczy jeszcze nie wiem tego na 100%, czy nas tak czeka przejazd, bo nie znam planów na tą drogę. No, mniej więcej tylko jakby nawigacja wyznacza tak trasę. Następnie pojedź autostradą przez Mont Blanc, a co będzie, to zobaczymy. Może teraz jak zrobię dobre zbliżenie w programie, to uda się dostrzec te góry. Tylko miniemy ten wiadukt. Może się coś uda pokazać wam. Zobaczymy. Bo teraz mniej więcej słońce pada właśnie tam w te góry. I tak na wprost patrząc nad autostradą jedziemy w stronę gór. I tam po lewej stronie też są, tylko teraz te krzaki przeszkadzają. No i mieszają się te kolory, bo tam jest śniegu dużo i mieszają się z chmurami, które tam są, niestety. Ale zaraz zobaczymy, może teraz jak miniemy ten wiadukt, to coś będzie bardziej widać. Postaram się w programie porobić jakieś zbliżenia, no bo inaczej nie ma opcji. Tam po lewej stronie właśnie widać kontury gór. No i jak widzicie, aura się za oknem zmieniła, to tylko to dlatego, że się zeszło na załadunku. Niestety, dosyć długo. To jest 21:43. Słuchajcie. No i co? I lecę na Francję. Lecę na Francję, jestem w okolicach Turynu. Myślałem, że będziemy lecieli na Mont Blanc, a lecimy Frejusem. Także pierwszy raz tamtędy w ogóle będę jechał, pierwszy raz w ogóle tamtą drogę będę pokonywał. Nigdy tamtędy w życiu nie jechałem, czy to z czasów na busie, czy to ciężarówką. Pierwszy raz w tamtą stronę, także może być ciekawie. Wiem, że tam też jest jakiś tunel i też na pewno się jakieś tam bilety wykupuje i tak dalej, więc
Dostanę pewnie jakieś bookingi za chwilę, z tego co uzgodniłem ze spedycją. No i co? No i lecę, słuchajcie, na załadunku się zeszło, nic tam w środku nie nagrałem, bo po pierwsze, no tam się nie da nagrywać, po drugie, pracownik z tobą chodzi krok w krok za tobą i tak dalej, nie czekasz w ciężarówce, tylko czekasz w takim jakby pomieszczeniu dla kierowcy. No właśnie, teraz nawigacja i tak będzie nam przeszkadzała, ale tak jak powiedziałem, czekałem w takim miejscu dla kierowcy, no i wiecie, czekałem aż załadowali, przyszli po mnie, oddali kluczyki. Dalej co Amerki. I zjedź drugim zjazdem, następnie zjedź. I jadę, słuchajcie, w stronę granicy, tak zwanej w stronę Frejusa. Tak jak już powiedziałem, pierwszy raz to będę robił, ale to postaram się wam cokolwiek pokazać albo opowiedzieć, co jest 5, tak żebyście wy też na przyszłość wiedzieli. Jak patrzyłem po nawigacji, to tutaj będzie takich tuneli dosyć długich, dosyć sporo. Nawet nie tyle co może takich długich jak akurat ten czy te dalsze, ale będą też takie i mniejsze, także ich jest po prostu ilościowo sporo, tak mi się wydaje nawet po nawigacji patrząc. Ale dzisiaj to chyba będę nagrywał więcej w takich tunelach, bo po prostu cokolwiek widać, nie? Bo wyjadę z tunelu i jest kompletnie ciemno. Chyba że jest jakieś oświetlenie na autostradzie, to tak, ale tak, to ciemnia, nic nie widać, ciemna noc w ogóle dzisiaj jest. Nie wiem, czy księżyc to w ogóle cokolwiek go tam widać, ale no tak jak widać. A tutaj jeszcze oświetlenie, ale dalej już kompletna ciemnica. Także będę się do was odpalał, jeżeli coś będzie widać, a jeżeli nie będzie takiej możliwości, no to niestety, ale i coś w ciemności trzeba będzie nagrać. Zobaczcie, w tym tunelu jadę pod górkę i to taką ostrą górkę i Mieczysław nie pęka. No ale nie ma co się dziwić. Mamy niecałe 2 tony ładunku. Niby cała lufa, ale niecałe 2 tony. Wiem, niektórzy tyle biorą na busa, ale czasami też się trafiają takie ładunki. Nieraz się trafiają mi po tonę, 1,5 tony. Także wiecie. Tu jakaś zwężka. Zwężka z wężunia. Ale tylko taka chwila, a nie jest. No, myślałem, że tylko taka króciutka. To są takie mini pachołeczki jeszcze. Ale Mieczysław nic nie pęka. Dobrze. Tutaj słuchajcie, jakiś wiadukt w remoncie. Nad wielką przepaścią. Na dole widzę też jakieś remonty. Zwężka też konkretna. I kolejny tunel. Do tych tuneli tutaj zdecydowanie jest dużo, naprawdę. I długie jak nie wiem co. Ale spoko, przynajmniej widno. I jeszcze jeden. No i jak możecie zobaczyć, jestem właśnie teraz w jakiejś kolejce do bramek. Widzę te bramki z daleka. Ale to się od chwili nic nie rusza, nie wiem czy tam coś się wydarzyło, czy po prostu taki natłok jest, może puszczają po kilka aut, nie mam pojęcia. No jak na razie stoimy, ja stoję, za mną też ktoś tam widzę stoi w lusterku, tu w ogóle jest jakiś parking ze stacją benzynową. Ja w ogóle tej okolicy mówię, nie kojarzę, no bo nigdy tędy nie jeździłem i zastanawiam się czy rzeczywiście na tych bramkach jakoś to się schodzi i dlatego tutaj stoimy. Czy rzeczywiście coś się wydarzyło? Oby nie, bo naprawdę czas jest napięty. No i wjeżdżamy, słuchajcie, w najgłówniejszy tunel w tej całej przeprawie. Po drugiej stronie jest już Francja. Także lecimy. Nawet nie spojrzałem, ile ten Frejus ma długości. Szczerze powiedziawszy, nigdy się nie interesowałem. W sumie nawet, szczerze powiedziawszy, to może i wiedziałem o jego istnieniu. Na zasadzie takiej, że ktoś tam jeździł jakimś Frejusem i tak dalej. Jakieś takie pogłoski. Ale żeby tak jakoś coś konkretnie w tym temacie było działane, to nie. Także, no dlatego nic na ten temat nie wiem, nie? O Mont Blancu to wiadomo. Słyszałem dużo, no i trochę jeździłem, także
coś tam wiem. No nic, słuchajcie, ja was nie będę tutaj zanudzał tym tunelem. Widzimy się po prostu po drugiej stronie tego tunelu. I tyle. Ten tunel będzie bardzo, bardzo nudny. Słuchajcie, jadę i mówię, co mi jest tak ciepło, tak gorąco, nie? Ale w tym tunelu jest tak gorąco, 22, a teraz przez chwilę było 23 stopnie. I ja cię kręcę, ale różnica temperatur. Na zewnątrz przed bramkami było 3 stopnie, a tutaj tak ciepło, nie? W tym tunelu. Masakra, co jest tak gorąco? W momencie zrobiło się ciepło w samochodzie. 26 stopni. Masakra. Przed chwilą miałem znak 200 metrów Francja. Także granica chyba leży po mnie na środku tunelu. O. Nie wiem, nie znam dokładnej lokalizacji, nawet się nie przyglądałem, jak to wygląda na nawigacji, a teraz nawigacja zgubiła zasięg GPS, także tak prawdy nam to nie powie. Ale przed chwilą właśnie był znak, także jesteśmy we Francji oficjalnie. Pogoda się zmieniła rzeczywiście. 27 stopni teraz pokazuje. Masakra. Właśnie przed chwilą była informacja odnośnie tego, że kończy się tunel. Także zobaczymy, jak będzie wyglądało to wszystko po wyjechaniu. No i zobaczymy, jak bardzo spadnie temperatura. Jaka temperatura może być po drugiej stronie? Właśnie SMS-y przychodzą, że jesteśmy we Francji. Proszę bardzo. Witamy we Francji. Zgadza się. Wszystko się zgadza, proszę Państwa. Nie, chyba tutaj to już ja nigdzie nie muszę zjeżdżać, tylko ogień na tłoki, nie? Bynajmniej tak mi się wydaje. Jestem na pauzie. Zatrzymałem się na pauzę. O, światełko tutaj coś przygasło. Już palimy. Słuchajcie, jestem na pauzie. Troszeczkę zmęczony. Na szczęście mogę już pić kawkę, bo detoks miał trwać 3 dni i trwał 3 dni. Dłużej bym, podejrzewam, nie wytrzymał. Już dzisiaj było ciężko, ale i tak jestem zadowolony z tych 3 dni, że dałem radę nie pić kawy. Także spoko. No dzisiaj też taka sytuacja jest, że nocna jazda, to wiecie. Warto tą kawkę strzelić, troszeczkę więcej tej energii jest do życia. No i co, słuchajcie, droga mija mi dobrze, jak to francuska autostrada, to zazwyczaj pusta. Do celu zostało jakieś 460 km, na pewno dzisiaj wszystkiego nie zrobię, bo zostało mi 4,5 godziny jazdy na dychę dzisiaj. Także tak, trzeba będzie znaleźć miejsce sobie gdzieś przed Paryżem, bo właśnie rozładunek jest za Paryżem. No i co? No i tak to będzie wyglądało. No nic nie nagrywam w nocy, bo szczerze powiedziawszy, ciemno, nic nie widać i nie ma co pokazywać. Ile tej pauzy? 19 minut pauzy wyszło. Jeszcze chwila i lecimy dalej. Ciężka ta noc, powiem wam. Ciężka noc, bo to jest niewypracowana noc. Jak ja to mówię, nocka, gdyby była taka, wiecie, która z kolei i taka wynikająca z tego, że to z całej tej pracy, nie, śpisz, jedziesz, śpisz, jedziesz, śpisz, jedziesz, wypadła noc, no trudno. A tutaj, wiecie, śpisz trochę i tu powinieneś iść dalej spać tą noc, a nie jechać, nie? Bo tak, wiecie, przespałem się, co, pojechaliśmy na rozładunek i rozładowałem i za chwilę znowu pauza, nie? No weź idź spać, nie dasz rady, nie ma szans nawet. Jeszcze wiecie, życie na parkingu to nie jest muzyczka do snu, gdzie wszyscy się kręcą, co chwilę ktoś coś trąbił, jeszcze te zamiatarki takie, wiecie, tam ktoś sprzątał niby na tym parkingu, tragedia, i cały czas klakson, nie dało się spać. Dlatego też i dzisiaj ta noc jest taka marna. Parking zawalony.
Też stanąłem tak, zaraz pokażę tutaj. Zgasimy światełko. Nie wiem, czy coś będzie widać, ale tutaj stoję za dupami. Nie, nic nie widać. Tragicznie. Także będę jeszcze wyjeżdżał, to wam pokażę. Tutaj jest takie małe oświetlonko na parkingu, także coś tam będzie widać, jak jest pozajmowany. No wszystko jest zajęte, nie? Gdzieś tam, gdzie niegdzie można by było się wciskać jeszcze, wiecie, za dupami czy coś, tak jak tutaj może jeszcze. Ale to są, wiecie, takie ostatnie miejsca już, nie? Na końcu drogi skręć w prawo, następnie lekko w lewo. Trzeba ostrożnie. Powiem wam, że jest ciasnota. Dobra, tutaj już dalej nic nie będzie widać. Tu jest wyjazd do autostrady. I lecimy 465 km. 4:30 to jest wszystko, co dzisiaj się uda wyjechać, bo tam jakbym zrobił jeszcze jedną 405, to bym miał tam chyba 6 czy 7 minut jeszcze dodatkowego czasu, także nie opłaca się. No i za oknem się trochę rozjaśniło. 7:31. No i już raz spałem po drodze z godzinę, półtorej. Nie dałem rady jechać. No i w sumie powiem wam, że nadal jest nieciekawie. Została mi godzina na tacho, także za 3 km zjeżdżam i już kładę się spać i robię dziewiątkę. Nie mam siły po prostu, nie mam fizycznie siły, żeby dalej jechać. Jestem po prostu, słuchajcie, wykończony. Dalsza droga to już jest bardzo duże ryzyko, dlatego no bo po prostu zjeżdżam, tak. Siemaneczko załoga, dnia drugiego. Wyspany, elegancko. Wyszedłem sobie na parking, bo zaraz wyjeżdżam na rozładunek, słuchajcie. 9 godzin odstanę. Wcześniej już sobie zrobiłem obchód. Ale mówię, jeszcze wam tutaj pokażę parking, jak to się prezentuje. Trochę wiatr wieje, więc tutaj za bardzo nie ponagrywamy. Ale co chciałbym wam powiedzieć? Chciałbym wam powiedzieć, że wczoraj to była tragedia już z tą jazdą. I dobrze, że się zatrzymałem, bo mogłoby to się źle skończyć, nie? Dobra była wczoraj decyzja, bardzo dobra. Jeżeli chodzi o to, że się zatrzymałem, bo zasnąłem w 3 sekundy. W ogóle bezdyskusyjnie położyłem się i od razu spać. Dzisiaj jedziemy na rozładunek do Paryża, za Paryż tak naprawdę, więc będę musiał przeprawić się przez Paryż i taki jest plan. O godzinie 19 jest awizacja zrobiona, także powinienem się wyrobić. A tak się wygląda parking, słuchajcie, jest godzina, nie wiem, po 16, dlatego jest tak pusto. Jak tu przyjechałem rano, to mocno było pozajmowane, najwięcej osób stało za dupami, wiadomo, ostatni, którzy przyjechali na parking, to stali za dupami i no później po prostu odjeżdżali, nie? Tutaj mi się akurat fajnie rajka trafiła przy samym prawniczku, także spoko. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, a jeśli wam się podobał, to zostawcie łapę do góry. Ja wam dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć! Sound white, boy.